sterta jest formowana bez udziału ludzi. Wydajność eksploatacyjna zestawu do transportu i stertowania przy zastosowaniu dwóch pras zwijających wynosi około 8 ton na godzinę. W celu zmniejszenia działania czynników atmosferycznych w czasie przechowywania bel należy okrywać je. Dotyczy to szczególnie stogów siana. Zagospodarowywanie słomy i siana. Do zagospodarowywania bel słomy i siana w budynkach inwentarskich może służyć szarpacz samowyładowczy. Urządzenie widłowe szarpacza składa się z czterech palców zamocowanych do poprzecznego wspornika. Do wałów rozdrabniających przymocowane są nożyki od kosiarki. Poniżej, za bębnami rozdrabniającymi, znajduje się ślimak wygarniający. Bele pobierane są za pomocą palców rozdrabniacza lub podawane ładowarką czołową albo nośnikiem widłowym. Za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych zasilanych z ciągnika urządzenie widłowe szarpacza podnosi i przyciska belę do bębnów rozdrabniających. Rozdrabnianie bel siana i zadawanie go do żłobów może odbywać się podczas postoju maszyny, na przykład w oborach z taśmowym przenośnikiem w żłobie. Przeważnie jednak wyładunek siana z szarpacza odbywa się podczas przejazdów agregatów wzdłuż korytarza w oborze. Ilość podawanej masy jest regulowana prędkością jazdy agregatu. Czas rozdrabniania beli wynosi około 2 minut. Prostszym i tańszym urządzeniem od szarpacza jest rozwijacz bel. Zawiesza się go na trzypunktowym układzie zawieszenia wszystkich ciągników Ursus. Podbieranie i zacisk beli odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego umocowanego do ramion wzdłuż korpusu urządzenia. Maksymalny udźwig rozwijacza wynosi 700 kg, a prędkość robocza 6 km na godzinę. Po rozcięciu sznurka rozwijanie beli odbywa się samoczynnie przez jej toczenie po podłożu. Przy rozwijaniu beli słomy na ściółkę w oborze czynności są podobne jak przy rozwijaniu beli siana. Organizacja pracy. Zestaw złożony z kilku maszyn wymaga prawidłowej organizacji. Prasy zwijające pozostawiają bele w rzędach na polu. Przy obsłudze każdego agregatu zatrudniony jest jeden operator. Bele zbierane są z pola nośnikiem, który ładuje je na wózki transportowe. Do stertowania bel w odległości około 1,5 km od miejsca zbioru
przy pracy dwóch pras zwijających należy zapewnić: 1. Nośnik widłowy Bell, 2. Wózki transportowe, 1. Ładowarkę czołową oraz 6 operatorów. Przy startowaniu Bell w odległości do 0,5 km od miejsca zbioru rolę wózków transportowych mogą spełniać nośniki widłowe Bell. Dla zagospodarowywania Bell słomy i siana w budynkach inwentarskich należy wyposażyć gospodarstwo w szarpacz lub rozwijacz Bell. W przedstawionej technologii zbioru słomy i siana biorą udział prasa zwijająca jako maszyna wiodąca, współpracująca. Z nośnikiem widłowym Bell, przeznaczonym do transportu na małe odległości, z wózkiem transportowym do przewozu 4 Bell załadowanych nośnikiem widłowym, z ładowarką czołową pracującą przy budowie stert słomy i stogów siana oraz przy załadunku rozdrabniacza Bell. W zagospodarowaniu Bell bierze udział szarpacz służący do zadawania siana czy słomy do żłobów, oraz rozwijacz Bell słomy i siana. Przedstawione maszyny zapewniają kompleksowo zmechanizowaną technologię zbioru słomy i siana. Przy tym nakłady robocizny są około 2-krotnie niższe w porównaniu z technologią zbioru słomy w postaci wiązek prostopadłościennych. W tej technologii jest około 40% mniejsze zużycie sznurka. W prasie zwijającej brak jest aparatów wiążących, które często ulegają awariom i powodują przestoje pras tłokowych. Szybki zbiór słomy po kombajnach przy wielokrotnie mniejszej liczbie Bell niż wiązek po prasach tłokowych umożliwia terminowe wykonywanie podorywek i siew poplonów.